Andrew Tate opowiada farmazony, jego ojciec wcale nie był arcymistrzem, nie był nawet genialnym szachistą, bo jego ranking oscylował w okolicach mojego rankingu, a do geniusza mi zdecydowanie daleko, ale faktem jest, że Emory Tate naprawdę potrafił w ciekawy sposób przywalić. Zobaczcie, w tej pozycji zostało właśnie zagrane hetman B7, bo czarny nie chce stracić wieży na A8 i teraz nastąpiło skoczek D6, aktywizacja skoczka, wybicie, odbicie, goniec D7, no to biały aktywizuje się dalej i styl Emorego Tate'a był taki bardzo pułapkowy, bardzo taktyczny, tak wiecie, na zadymkę. No i często zawodnicy na tej zadymce się właśnie gubili, bo tutaj poszło goniec C6, co wydaje się spoko, po prostu czarny chce za chwilę zakończyć rozwój, no ale biały wygrywa. Szach, szach, szach. Genialna ofiara, no i teraz jak wieża zbije na F7, no to wieża D6 z matem.